po tej stronie Warszawy, gdzie kibicuje się Polonii. Natomiast to jest trochę inna historia, jeśli chodzi o zespół gości. Oni najpierw powinni się ustabilizować na boiskach pierwszoligowych, a sezon zaczęli przecież od fal startu. No to... Natomiast z całą pewnością będą zagłuszeni w tym tumulcie na obiekcie krakowskiej Wisły. No i pierwsza szansa gości, ale przerywa tę akcję arbiter Tomasz Wajda, dlatego że sfaulowany był albo Rodado, albo Sapała. To dwa różne pomysły na ten stały fragment gry. Rodado, lewa noga i interwencja Mateusza Kuchty. 5 metra światła bramki. Piłka w stronę Młyńskiego. Paena, Rodado, Cukiennicki w tej akcji. I teraz Młyński szeroko. Zobaczmy, okazja jest w polu karnym. Rodado nadciąga Jaroch obok bramki. To nie wiem, czy gdyby to szło w światło bramki, czy bramkarz by zareagował. Może nie tak mocno, ale gdyby był bardziej precyzyjny, to kto wie, zobaczmy, jak reagował bramkarz. Czy on nie był zasłonięty, czy tam nie było za wielu piłkarzy. Przed startem tego meczu wspomniał o tym fakcie istotnym dla wiślackiej społeczności. Na pewno najlepiej byłoby to uczcić zwycięstwem nad zespołem Polonii, która w pierwszej części pokazała, że może być bardzo trudnym rywalem. Bredenkiewicz wraca za nim kolej, a piłka wraca pod nogi Bajdura. Jest Zjawiński, Polonisi teraz czwórką, to może być okazja dla zespołu gości. Poczobut, jest Terpiłowski, Terpiłowski, Ciczkan z problemami. Pierwszy celny strzał polonistów w tym meczu. Ale to jest druga najgroźniejsza sytuacja. Wydaje się, że Wisła ma optyczną przewagę, że to Wisła może być tym zespołem, który jest częściej przy piłce, może ma momentami więcej z gry, ale te sytuacje, tak jak tutaj, ta teraz mogła... Wydawało się, że nie jest to aż tak trudne, żeby tego nie skończyć. Na pewno 5-6 metrów do linii bramkowej. Nie ma mowy o tym, aby wracać do tej sytuacji z 11. Mamy wznowienie gry. Rodado. Rodado, bardzo dobre dogranie w pole bramkowe. Poradził sobie jednak świetnie Kuchta. Paena, faul na Bajdurze. A łącznie to 5. kara tego typu. Zobaczmy, Zjawiński i jaka decyzja sędziego. Rzut wolny i czerwona kartka. I czerwona kartka. Przypadkowo, natomiast to nie usprawiedliwia Biedrzyckiego przed tym zagraniem, jeżeli tam nie było spalonego. 56. minuta, tak się kończy koszmarnie. Dobrze zagrana, tutaj zobaczmy. Sisse. Natomiast tutaj jeszcze nie było przesunięcia. Źle ustawiony Biedrzycki, on poszedł za bardzo za kolejem. 59. minuta. Ilkay Durmus, poprzeczka! Jeszcze Sisse, jeszcze będzie okazja przed piłkarzami Polonii. Zobaczmy, uprzedzony Zjawiński, wybija Rodado. Pod poprzeczkę, zobaczmy. Nie, bez interwencji. Wprost w poprzeczkę Ilkay Durmus. Paena. Ależ kapitalnie Kołodziejski zebrał mu piłkę. Bajdur już myśli tylko o tej akcji. Bajdur ponad poprzeczką. Ładny, efektowny strzał, aż przygasił trybuny, natomiast nie na tyle. Polonia gola, coraz lepsze sytuacje. Wisła musi wyzbywać się takich strat. Jaroch. Bardzo dobre zagranie, Starzyński. Okazja przed Wisłą, Zwoliński! Marnuje idealną szansę rezerwowej napastnik Wisły. To powinna być bramka dla Wisły Kraków. Ostatnią, albo jedną z ostatnich. Jeszcze przed nami 3 minuty. Patryk Gogół i kapitalnie Kuchta. To był kolejny moment Rodado. Jeszcze zagranie na dalszy słupek. Nie ma zamknięcia. Za lekki strzał chyba, żeby... Zobaczmy, Gogół, Rodado. Problemy blisko środka bramki jednak. Ta powtórka nam pokazała, że tutaj takie strzały bramkarze no, powinni bronić i Kuchta też tak. Jeszcze domaga się publiczność tego, żeby Wiślacy spróbowali, choć zaraz upłynie te 5 minut, które doliczył Tomasz Wajda, a nawet skończył przed upływem 95 dokładnie arbiter. 0-0 na stadionie imienia Henryka Reymana.